Tak, chciałbym bardzo serdecznie przywitać wszystkich Państwa na uroczystości podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy publiczną uczelnią zawodową w Grudziądzu, którą reprezentuje Pan, Jego Magnificencja, już możemy mówić, Jego Magnificencja rektor, Pan Profesor Bogusław Kopka. To jest pierwsza uroczystość tutaj w UZ-u, którą Pan Rektor reprezentuje i muszę powiedzieć, że jest decyzją ministra powołanym na stanowisko rektora od 1 listopada. Tak samo jak publiczna uczelnia zawodowa. Z naszej strony, ze strony Wyskowych Zakładów Zdrowia, Pani Dyrektor Alicja Bandurska, prokurent spółki i moja skromna osoba. Dzisiejsze wydarzenie jest tak ważne, ponieważ stanowi fundament do naszej ścisłej przyszłej współpracy i nieprzypadkowo znajdujemy się w siedzibie Wojskowych Zakładów Uzbrojenia, ponieważ tutaj zrodziła się ta idea utworzenia publicznej uczelni zawodowej. Tu pamiętam rozmowę z panią redaktor, to już 4 lata minęły, kiedy ten pierwszy pomysł pojawił się. Procedury związane z utworzeniem uczelni to nie jest tylko kwestia podpisania przez ministra edukacji i nauki rozporządzenia, ale to jest cały proces przygotowania dokumentacji związanej zarówno z tokiem studiów, tak zwanymi syllabusami, przygotowaniem kadry naukowej, dydaktycznej, przygotowaniem infrastruktury i wreszcie przygotowaniem siedziby uczelni, która musi być aktem notarialnym przekazana na potrzeby uczelni. Tutaj pan rektor podpisał akt notarialny z panem prezydentem Grudziądza Maciejem Glamowskim kilka dni temu o przekazaniu budynku na ulicy Kocjonierów Gdyńskich 17 na potrzeby uczelni. To było to pierwsze takie najważniejsze zdarzenie, bo pan rektor już i uczelnia ma swoją siedzibę. Natomiast my jako Wojskowe Zakłady Uzbrojenia w sposób naturalny staliśmy się, mam nadzieję, będziemy przez wiele, wiele lat, dziesięcioleci, naturalnym partnerem współpracy z publiczną uczelnią zawodową w Grudziądzu i to na kilku płaszczyznach. Przede wszystkim chodzi o to, żeby studenci, słuchacze publicznej uczelni zawodowej na kierunku mechatronika mieli okazję odbywania staży, praktyk tutaj na terenie Wojskowych Zakładów Uzbrojenia pod kierunkiem doświadczonych pracowników naszej spółki. Po drugie, chcielibyśmy dla najbardziej uzdolnionych studentów zaoferować tak zwane stypendia fundowane, czyli zaoferować w czasie studiów możliwość także zarobkowania w spółce, przez co ci studenci wiązaliby się na okres kilku lat po ukończeniu studiów z naszą spółką, być może na wiele lat. Po trzecie, wspólne prace naukowo-badawcze związane z profilem działalności spółki, z profilem działalności wojskowej na potrzeby sił zbrojnych, a także na potrzeby także cywilne. Poza tym chcielibyśmy wspólnie, wzajemnie promować zarówno uczelnie, jak i Wojskowe Zakłady Uzbrojenia, ale także za granicą. I chciałbym tylko na koniec powiedzieć, że to porozumienie, które dzisiaj podpisujemy, to jest pierwsze porozumienie, jakie Jego Magnificencja rektor podpisze. Natomiast my, jako Wojskowe Zakłady Uzbrojenia, mieliśmy okazję już kilka lat temu podpisać takie porozumienie z Uniwersytetem w Alabama, w Huntsville, w Stanach Zjednoczonych. I te wszystkie dane, informacje, kontakty przekażemy panu rektorowi. Mam nadzieję, że ta współpraca z uczelnią amerykańską będzie kontynuowana dla dobra uczelni i studentów. Także mam nadzieję, że to nie tylko skończy się na współpracy z Uniwersytetem Amerykańskim, ale także bym rekomendował szeroko rozumianą współpracę zarówno z polskimi uczelniami, jak też uczelniami zagranicznymi. Bardzo się cieszę, że udało nam się zrealizować w praktyce tę ideę społecznej odpowiedzialności biznesu. My jako WZU sponsorowaliśmy, finansowaliśmy różne cele społeczne tutaj w Grudziądzu. Przede wszystkim zarówno szpital, szkoły, dzieci specjalnej troski, straż pożarna, policja, a teraz utworzenie tej publicznej uczelni zawodowej, mam nadzieję, da pewien bardzo istotny impuls i pewnego rodzaju nobilitację dla Grudziądza jako miasta. I to jest powodem naszego wielkiego zadowolenia, naszej wielkiej satysfakcji. To tyle tytułem wstępu. Ta współpraca z otoczeniem biznesowym jest kluczowa w kształceniu teraz zawodowym w Polsce i te wzorce amerykańskie, bardzo dobre wzorce, będą tutaj też
będziemy czerpać i będziemy korzystać z tych nowoczesnych form kształcenia zawodowego. Zresztą Grudziądz, chciałem tutaj po krótkim moim pobycie w Grudziądzu, do którego się już przeprowadziłem, ma bardzo silne, bardzo na wysokim poziomie kształcenie zawodowe średnie. Brakowało tego właśnie zwieńczenia w postaci Wyższej Szkoły Zawodowej, która ma charakter publiczny, jest sygnowana godłem Rzeczypospolitej Polskiej i myślę, że te dyplomy inżyniera mechatroniki niedługo będą już za 3,5 roku wręczane także na podstawie prac, które będą pisane pod kierunkiem tutaj też i z wykorzystaniem tutaj tych zasobów wojskowych zakładów uzbrojenia w Grudziądzu. To jest wielka radość, że jesteśmy tutaj razem i że Grudziądz ma wreszcie publiczną uczelnię zawodową. Jest po prostu teraz już miastem akademickim. Porozumienia. Może chwila dla Państwa, tak? I potem jak pochylimy głowę, to już... Tak. To co, panie prezesie, podpisujemy. Proszę uprzejmie. Gratuluję i życzę wielu, wielu dalszych tego typu porozumień, zarówno w krajach, jak i zagranicznych. Bardzo dziękuję. Serdecznie gratuluję. Zacznijmy od tego planu na te najbliższe miesiące, tak? Kiedy rusza rekrutacja i ilu studentów na ten pierwszy rok przewidujecie? Tak jak wcześniej powiedziałem, formalnie uczelnia została zarejestrowana 1 listopada tego roku. Pan rektor profesor Bogusław Kopka został decyzją ministra mianowany rektorem, pierwszym rektorem publicznej uczelni zawodowej w Grudziądzu. Także teraz jest kwestia przygotowania infrastruktury pod potrzeby uczelni, a pierwsza rekrutacja odbędzie się prawdopodobnie w czerwcu 2024 roku. Wynika to z pewnych terminów, które obowiązują uczelnie, jeśli chodzi o poinformowanie kandydatów na studia i stąd pierwszy rocznik wystartuje, jeśli chodzi o zajęcia w październiku 2024 roku. Wówczas odbędzie się, jak rozumiem, uroczysta inauguracja roku akademickiego i w Grudziądzu po raz pierwszy w historii zabrzmi Gaudium Mater Igitur. Prezesie, przepraszam, tak naprawdę, Gaudamus Igitur. Jakbyśmy mieli powiedzieć, do jakiej grupy osób kierujecie? Wy wiecie dokładnie, ile to jest w tysiącach, bo to są tysiące tak, osób, tysiące maturzystów. Tak, to są, w tysiącach możemy mówić o samym tutaj rejonie kujawsko-pomorskim, ale mam nadzieję, że ideę tej uczelni uda się rozpropagować także na terenie całego kraju i myślę, że kandydaci będą przyjeżdżali do Grudziądza nie tylko z kujawsko-pomorskiego, ale także z najróżniejszych zakątków Polski. Muszę powiedzieć, że ten kierunek mechatronika jest kierunkiem niezwykle wymagającym, ale jednocześnie dającym bardzo, bardzo szeroką wiedzę z zakresu szeroko rozumianej informatyki, programowania i tak dalej. To jest ten pierwszy stopień, co drugim stopniem myślicie o tym? Oczywiście zależało nam na tym, żeby rozpocząć skromnie, ale skutecznie i teraz nadzieja w działalności tej magnificencji pana rektora, władz uczelni, tak, kolegium rektorów, senatu, także myślę członków braci akademickiej, studentów, że niebawem uczelnia przekształci się albo w akademię, albo w Uniwersytet Grudziądzki, co byłoby wspaniałym wydarzeniem. Na ile przygotowany jest budynek przy ulicy Kosyniów Gdyńskich na przyjęcie tych pierwszych studentów? To znaczy budynek będzie stanowił przede wszystkim siedzibę władz uczelni. W niewielkim zakresie będzie służył potrzebom dydaktyki. Jak Państwo pewnie pamiętają, chyba 2 lata temu udało nam się podpisać z panem prezydentem Grudziądza Maciejem Glamowskim umowę o wykorzystaniu Centrum Kształcenia Zawodowego tutaj na ulicy Harera, tak,
gdzie te laboratoria na początku powinny być wystarczające, a także pewne laboratoria, które są w technikach grudziąckich. To na początek, natomiast mam nadzieję, że w miarę szybko uda się wybudować już samodzielny budynek z laboratoriami odpowiednio wyposażonymi na potrzeby uczelni. To jest ten jeden kierunek mechatronika na początek, czy później jakieś plany też innych kierunków? Na początek mechatronika, tak jak powiedziałem, zależy nam na tym, żeby właśnie w tym zakresie kształcić studentów i taka idea od początku przyświecała tutaj nam, którzy myśleli o utworzeniu uczelni, ponieważ jeśli chodzi o rynek pracy, to największy problem nie tylko w WZU, ale także w wielu, wielu spółkach, zarówno wojskowych, jak i cywilnych, to jest rekrutowanie dobrze przygotowanej kadry właśnie informatyków, konstruktorów, programistów. I stąd ideą utworzenia kierunku mechatronik, ale oczywiście myślę, że celem i ideą przyświecającą panu rektorowi będzie jak najszybsze rozszerzanie zakresu i możliwości studiowania na innych także wydziałach i kierunkach. Wspominał pan o tym programie stypendialnym, żeby zachęcić, żeby jednak ci studenci pozostali właśnie, bo uczenie to jedno, ale to, żeby pozostali, to jest druga kwestia. Właśnie jaki pomysł macie na to, żeby pozostali ci studenci? Tak, to jeśli chodzi o grudziąc, to właśnie problem polega na tym, że raczej mieliśmy do czynienia z odpływem młodych ludzi na uczelnie, najczęściej Trójmiasto, Toruń, Bydgoszcz. Natomiast wtedy, kiedy już rozpoczęli studia i kończyli je w tych miejscowościach, zazwyczaj tam pozostawali. Poza Grudziądzem, bo ten rynek pracy w Grudziądzu też wiemy, że na razie jest dosyć skromny. Także idea jest taka, kiedyś były tak zwane stypendia fundowane. Wydaje mi się, że ten pomysł powinniśmy kontynuować i te stypendia fundowane polegałyby na tym, że studenci otrzymywaliby miesięcznie jakąś pewną kwotę pieniędzy, które pozwalałyby im na wygodne czy lepsze tutaj bytowanie w Grudziądzu, a jednocześnie podpisywaliby z WZU zobowiązanie do przepracowania kilku lat po ukończeniu studiów. Plan jest, jeżeli chodzi o terminy? No właśnie, jeżeli chodzi o samą kadrę, to na ile udało się ją na początek pozyskać? No myślę, że tutaj jest już pierwsze działania zostały wykonane. Przede wszystkim pozyskaliśmy szefa, jeżeli chodzi o prorektora do spraw kształcenia i to będzie profesor z Politechniki Poznańskiej, który będzie odpowiadał za to, abyśmy mieli tutaj najlepszą kadrę. To na pewno będzie kadra nie tylko opierać się na miejscowej tutaj specjalistach, ale przede wszystkim przyjeżdżająca. W związku z tym dla miasta będzie to też rozwój, jeżeli chodzi o infrastrukturę, zaplecza też i takiego bytowego dla kadry, ale też i dla studentów. W ogóle wszystkie badania wskazują, że szkoły wyższe z biegiem czasu są jednym z największych pracodawców i napędzają w sposób pozytywny rozwój miasta, a w ogóle rozwój jakikolwiek bez edukacji i nauki jest niemożliwy. Nowoczesny, tak? Mówiąc o miastach inteligentnych. No i wreszcie może Grudziądz, i to już jest widoczne, bo w ogóle bardzo szybko się teraz rozwija. To widać poprzez grupę zbrojeniową, te offsety amerykańskie. To są ogromne pieniądze, miliardy dolarów, które też tu będą zainwestowane. Potrzebni są tutaj specjaliści, ale też widać, jeżeli się wyjedzie poza rogatki miasta, że są tutaj te kubiki, magazyny, ale też i te firmy korporacje, które tu znajdują przyjazne warunki rozwoju, farmaceutyczne firmy i inne. I to się rozwija coraz więcej. Wielkie miasta, takie jak Gdańsk i Warszawa, czy Kraków padają ofiarą wysokich cen, które są po prostu pewną granicą dla inwestorów i Grudziądz już z biegiem czasu wraz z uczelnią i tutaj z fabryką, tutaj nasz wojskowy zakład będzie po prostu wspierać ten rozwój i myślę, że to będzie na korzyść wszystkich. Tutaj chciałem wskazać jeszcze na te kierunki nowe. No jest ta mechatronika, która jest przedmiotem interdyscyplinarnym, to znaczy troszeczkę jest tak, że w szkolnictwie zawodowym średnim mamy specjalizację taką, natomiast tutaj będzie trzeba wyjść poza już te schematy szczegółowe. No i ta uczelnia wyższa daje wolność i wymianę transferu wiedzy przede wszystkim. Tak więc to jest takie miejsce, w którym można debatować i w sposób nie tylko praktyczny, ale także tak poprzez zabawę
czyli koła naukowe mogą to robić. Natomiast nowe kierunki, jeżeli tutaj takie było pytanie, to na pewno myślę, że tu logistyka, bezpieczeństwo narodowe i informatyka. Natomiast przyszłościowo na pewno też medyczne kierunki i tutaj mamy zapewnienie pana prezydenta miasta, że ten kampus, bo jest działka, będzie przy szpitalu, będzie może będą wybudowany, bo to, co mamy na Kosynierów, jest to jakby ten rektora za czym, to jest nasz dom, tak? To trzeba zacząć od czegoś, tak? I to jest nasz adres, natomiast ten kampus będzie niezbędny i na to będą środki, czy to publiczne, czy też z Unii Europejskiej. Dlatego, że edukacja zawsze jest traktowana jako priorytet we wszystkich wnioskach i jest ponadpolityczna. Lokalizacja nie jest jeszcze znana, nie? To jest oczywiście jeszcze tajemnica, bo to musi Rada mieć. Tak. To Gruziec jest świetnie położone, świetnie zlokalizowane. Tak. I piękne miasto. Piękne miasto, ale miasto nie studenckie, nie akademickie. Tutaj nie ma studentów. I jak przekonać tych, którzy są przecież niezdecydowani do tego, żeby studiowali właśnie w Grudziądzu, gdzie obok są miasta, które też mają w ofercie takie kierunki? No po pierwsze to, że jest to publiczna uczelnia, czyli są to studia bezpłatne, tak? Czyli tak jak jest w Konstytucji zapisane, więc jest to duży atut, a koszty jeżdżenia i pobytu gdzieś poza Grudziądzem, no to są już, wymagają większych nakładów, natomiast część po co ma wyjeżdżać, skoro może tutaj, a poziom, znaczy sylabusy i jakby kontrola jakości kształcenia jest jednolita, jeżeli chodzi o system publicznych uczelni. Ten system kontroli jest bardzo duży, ponieważ każda złotówka publiczna jest kontrolowana, więc jest też taki, samo kontrola jest też wewnętrzna i myślę, że też istotne jest to, że Grudziądz jest sprzyja Wisła, bulwary, największe bulwary, najdłuższe bulwary w Polsce, nawet Warszawa nie ma takich bulwarów, sprzyja przede wszystkim życiu akademickiemu, więc myślę, że też powstaną wreszcie kafejki. W maju w 2025 roku powinniśmy już zorganizować juwenalia, więc zapraszam serdecznie. Panie rektorze, jeszcze chciałem zapytać, jak w praktyce będzie wyglądała ta nauka? Czy studenci będą tutaj na terenie zakładów UZ-u mieli zajęcia, czy to będą zajęcia teoretyczne właśnie w tym budynku, który został przekazany? Tak, jest to oczywiście wyższa szkoła, jeżeli mówimy o charakterze zawodowym, czyli to nie jest o charakterze akademickim i za to są subwencje otrzymujemy, ale to oznacza, że 60% programu to są praktyczne zajęcia, tak? No i tutaj już pierwsza umowa tutaj z UZ-u, ale też i z innymi tutaj szkołami, które posiadają bazę laboratoryjną, no pozwala, że te praktyczne rzeczy będą realizowane. Natomiast no, dużym także jest teoria. W związku z tym ta teoria będzie tych nauczycieli akademickich z dużych ośrodków będzie wykładana także poprzez profesorów ze Stanów Zjednoczonych, bo ta wizyta w Stanach Zjednoczonych już niedługo nastąpi, a i też będzie możliwość z takim profesorem, wizytorem raz do roku mieć kontakt, tak więc i ci najlepsi będą, myślę, że też otrzymywać stypendia właśnie tych w amerykańskich uniwersytetach, bo to zawsze jest tak, że te rodzynki się pojawiają i trzeba dać im szansę także możliwości za granicą też kształcenia się właśnie poprzez też tą uczelnię publiczną.